Obok takich talentów nie przychodzi się obojętnie. O takich talentach szczególnie się pamięta. Zamieniam się w słuch, aby dowiedzieć się, jak Jerzego Sztura pamięta najukochańsza żona. Poznali się w przedszkolu, przeżyli z sobą ponad pół wieku, szanowni państwo. To jest wyjątkowa historia. Niestety 2 miesiące temu po długiej chorobie Jerzy Sztur zmarł. Żona była jego największym wsparciem. Wielką przyjemnością, pani Barbara Sztur w naszym studiu, jest gościć panią na naszej kanapie w Halo tu Polsat, za co już teraz bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Tuż przed śmiercią pana Jerzego, 9 lipca, pamiętamy, to był dla nas wszystkich bardzo smutny dzień, ukazała się ta książka, Jerzy Sztur, z biegiem dni. To jest zapis historii ostatniego roku tak naprawdę, który też pani znakomicie uwiecznia w swoich słowach. Mam nadzieję, że dzisiaj nam pani o tym opowie, bo to był wyjątkowy aktor, reżyser, ale też dla nas wszystkich wyjątkowa postać jako człowiek. Nie wiem, od czego zacząć, czy od jako człowieka, czy jako od artysty. To właściwie to się komponuje, tak miesza razem, że to trudno jest oddzielić. Natomiast rzeczywiście ta książka jest zapisem jego zmagania się z chorobą. Jakkolwiek on wypierał z siebie chorobę, on nie uważał, że on jest chory, ale żeby to dokładnie opisać, to trzeba by sięgnąć może jakieś niecałe 4 lata wstecz, kiedy on miał udar. I ten udar jak gdyby fizycznie dla normalnego człowieka, dla mnie, dla otoczenia, wydawało się, że jest on całkiem normalny. Natomiast ta choroba poczyniła pewne ubytki w jego głowie. Miał jakieś takie pewne niedobory, z którymi trudno było się zorientować na samym początku, zwłaszcza, że on to wypierał, a ponieważ jest dobrym aktorem, był, to nawet mnie było strasznie trudno się zorientować, że coś tam jest nie tak. I no bo, wiecie państwo, to jest tak, że każdy z nas zapomina okulary, a gdzie są pieniądze, gdzie jest portfel, gdzie są klucze. No ja to miałam bez przerwy u siebie, więc ja też nie mogłam się zorientować, że on cierpi na coś takiego, tak. A to się sączyło kropla po kropli i to było wtedy jeszcze związane z pandemią, więc jakby nie można było skontrolować, że coś niedobrego się dzieje w jego głowie. Ale można było zauważyć chociażby po... Ale to właśnie później, ja do tego zaraz dojdę. Chodzi o to, że tak... Była pandemia, więc on nie miał żadnych zobowiązań takich... Zawodowych. Natomiast jeszcze w trakcie chyba pandemii padła taka propozycja ze strony teatru Krysi Janty, żeby wyreżyserował i wziął udział w tej sztuce Słobodzianka Geniusz. No i on się chętnie zgodził i zaczął się tego pomalutku uczyć. I wiecie państwo, to tylko ja wiem, jaka to była straszna praca, bo on gdzieś tam mimo wszystko wiedział, że jego pamięć nie jest taka, jak była. I on codziennie, nie wiem, czy to trwało 2 lata, czy może dłużej, codziennie rano 2 godziny tłukł tę rolę. Tam jest bardzo dużo tekstu. I on się to ciągle uczył kawałeczkami. I jak doszedł do tego, że bez pomocy tekstu umiał to zrobić, to wtedy miał szczęśliwy dzień. Natomiast, tak jak mówię, mnie strasznie dużo czasu zabrało, żeby się zorientować, że on po prostu pewnych rzeczy nie rozumie. A ja myślałam, że on nie dosłyszy, bo miał niedosłuch. Coś tam do niego mówiłam, to on albo nie odpowiadał, to ja myślałam, to nie słyszy. A potem zapytałam, a on odpowiadał z czapu jakąś głupotę, ale to dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że on ma kłopot z rzeczywistością, tą codzienną. Natomiast pamięć wstecz, genialna. I to jeszcze było trudne do zorientowania się. On mówił świetnie po włosku. Pierwszą rzeczą, on miał afazję w początku tej choroby, ale po włosku od razu mówił i od razu rozmawiał przez telefon po włosku, a po polsku nie mógł nic powiedzieć. Więc to było tak strasznie dziwne, że trudno się było zorientować w tym, co jest grane. I
potem po jakimś czasie nastąpił ten niefortunny przypadek jego spotkaniem z motocyklem, mm-hmm. który dość niefortunnie został opisywany. Nie chciałabym do tego wracać, ale to było też jakby powodem powstania tej książki. Bo go, no ja i dzieci namówiliśmy, żeby to był rodzaj terapii, żeby mm-hmm. on próbował pisać, bo ma dobre pióro. I taki był z początku niechętny, ale jak wsiąkł w to, to widać, że to jest jego życie. I w tej książce widać, że on już pod koniec, są odręczne zapiski. Podręczne zapiski. I to widać, że on miał już kłopoty neurologiczne, o czym mm-hmm. wypierał to. Nie chciał iść do żadnego specjalisty, mówił, ja się świetnie czuję. Ale uciekał właśnie do swojego gabinetu, który był jego ulubionym miejscem w domu i tam właśnie oddawał się pisaniu. Tak. Czyli to była taka forma terapii. To forma terapii, tak. I ta książka jest bardzo takim dla mnie wzruszającym dokumentem jego walki z tym, bo on gdzieś czuł, że jest coś nie, że coś jest nie tak. Na przykład on nie lubił się spotykać z ludźmi, co nie było on. Nasz dom zawsze był pełen ludzi, pełen rozmów, a tu jakiś tak się wycofał, tak zaczął jakby mieć takie inne gusty troszeczkę, przestał być taki do przodu, że tak powiem. Pamiętam, jak byliśmy na premierze mojego syna Zemsty i on mówi, nie można pokazywać Zemsty bez kontusza. A ja mówię, no co ty opowiadasz? To nie był on, był zawsze do przodu takim. A nagle jak gdyby ten jego gust poszedł do tyłu. Też to się zmieniało. To się zmieniało. Pani Barbaro, trudno jest się oswoić każdemu nas z perspektywą śmierci. I zastanawiam się, czy pani mąż próbował panią z tym oswoić? Czy coś przeczuwał? Nie, czy było coś takiego? Do końca... Czy nie było takiego tematu? Nie było tematu, dlatego też nie można było jakby publicznie powiedzieć, że on ma problemy no, z rodzajem demencji, a na pewno że bywał bardzo przygnębiony i się chował. No bo on tego tematu nie chciał podejmować z nami nigdy. Także to nie było z tym łatwo, bo trudno mu było pomóc, bo na przykład zaczął wolno chodzić. A przechodzimy przez ulicę, ja mówię, no to raz, dwa, trzy, bo się światło zmieni. A on dalej wolno. I ja dopiero dziś rozumiem, że on nie mógł. A on nigdy mi nie powiedział, Basia, nie mam siły, daj mi spokój. Nie, fantastycznie, wszystko jest fantastycznie. A czy teraz pani ma wsparcie od rodziny, przyjaciół? Od rodziny i przyjaciół, no bardzo, bardzo. Od środowiska aktorskiego? Tak, bardzo, bardzo. Ale korzystając właśnie z tego miejsca, że tu jestem, to ja bym strasznie chciała podziękować, strasznie niedobre słowo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco podziękować Teatrowi Bolonia i całej ekipie Geniusza, bo naprawdę stworzyli mężowi nadzwyczajne warunki, że on się dobrze czuł, on się czuł wśród przyjaciół. On miał niezbywałe wsparcie, miał takiego cudownego Adasia, który go odprowadzał do domu, przyprowadzał, przyniosł gazety, bo on miał taki rytuał czytania Wyborczej i Faktów, bo trzeba było dobrą gazetę i troszeczkę taką sobie. Całe spektrum. Tak. I po prostu on nie uznawał żadnych innych gazet, tylko znaczy innych czytanych w komórce, tylko musiał mieć tą wersji pachnącą papierowe. Gazetę. Papier. No więc ten biedny Adaś biegał po całej Warszawie, bo dzisiaj trudno jest dostać taką papierową gazetę. No więc to miał. Ale wracając, no, cały zespół teatru i Krysia, która była cudowną przyjaciółką, ona wiedziała, z czym on się boryka i po prostu mu nadzwyczajne warunki stworzyła, że on nie czuł się tam chory. A był. No po prostu był. Pani Barbaro, każdy z nas, Jerzego Sztura, zapamięta trochę inaczej. Każdy z nas darzy go ogromnym szacunkiem. To jest niebywały dorobek artystyczny. Jak pani zapamięta swojego męża? To jedno, dwa zdania. To jest bardzo trudno rozdzielić od tego jego dorobku, którym ja wiem, że ja się muszę teraz zaopiekować, żeby to, no po prostu zaopiekować, to jest chyba najlepsze słowo. A od tego, żeby na przykład, nie wiem, no powiedział mi wczoraj, ale masz ładną bluzeczkę, już mi dzisiaj tego nikt nie powie, prawda? Znaczy nie on mi nie powie, albo siedzi przed telewizorem, bo dla niego były najważniejsze oglądanie faktów. To był rytuał, zasiadał. No i ja też włączam teraz te fakty, ale już nie siedzi ten niemy człowiek, który już taki jest zapadnięty, ale musi oglądać fakty. No i to nie jest przyjemne. To znaczy, wie pan, wszystko co ja powiem na ten temat to jest banałem, bo po prostu każda kobieta, która pożegnała męża, to przychodzi to samo, no co ja o tym będę mówić. Tylko, że trudno mi jest jakby oddzielić te rzeczy, żeby
Znaczy, jak wygląda moja żałoba? Moja żałoba nie jest za spektaklami, za kinem. Moja żałoba jest za tym kimś, kto po prostu już się nie odzywał, ale nie wiem, mnie dotknął albo popatrzył. No i trzeba po prostu z tym żyć, co zrobić. Bardzo pięknie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy, że jest pani z nami. Ogromna wdzięczność. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Drodzy Państwo, tą rozmową kończymy dzisiejsze Halo tu Polsat, niedzielne wydanie programu. Już teraz zapraszamy Państwa na najbliższy piątek, bo jesteśmy z Państwem oczywiście od piątku przez sobotę do niedzieli. Będzie wyjątkowy piątek, 13. Szczęśliwy. Już teraz możemy Państwa zapewnić. A po drodze jeszcze w środowy wieczór polecamy Państwa uwadze. Moja mama i twój tata. Tak jest. 20:10. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, kłaniamy się nisko. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne, druga publiczności. Piotrek. Piotrze, dzięki. Życzymy Państwu wspaniałej niedzieli. Do zobaczenia.